Siema, siema, ja jestem Wojtas, a to jest poradnik Noba stworzony na potrzeby społeczności Angiris. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Ano, jest to potrzebne wszystkim osobom, które dopiero zaczynają rozgrywkę i nie mają bladego pojęcia, co jest co, więc biegnę z pomocą. Kiedy gramy sobie i zaczynamy w ogóle cokolwiek, na naszej drodze możemy spotkać eliksiry, potiony, kadzidła i takie dziwne, ciekawe opale, o których opowiem później. Zjedzenie ich daje nam całkiem niezłego kopa do doświadczenia, jak widzicie. Każda aktywność, zabijanie mobów, jakieś tam ewenciki dają nam doświadczenie, a takie rzeczy właśnie nam je podbijają. Żeby stworzyć eliksir i kadzidło, możemy się udać na przykład do Kiowosadu i tutaj u alchemiczki stworzyć właśnie to, co jest nam potrzebne. Oprócz tego ma jeszcze jedną zakładkę, w której możemy pokombinować z gemami, a także stworzyć elementy do przyzywania uberbossów. W moim plecaczku znajdują się także zwoje. Podczas wykonywania różnych aktywności w grze będziemy je dostawać, ale można też je zdobyć. Są to zwoje, które na przykład upuszczą nam jakieś potiony, zresetują nam paragon i drzewko umiejętności za darmo, a także na przykład zresetują temperinki na przedmiocie, który ma całkiem niezłe rolki, a przydałoby się je wytemperować jeszcze raz. Takie zwoje można kupić w Cytadeli po wykonaniu czynności z grupą. Właśnie po to jesteśmy w Angiris, żeby z taką grupą grać i wykonywać taką aktywność. Niestety Cytadeli nie da się zrobić solo. Tutaj możemy kupić właśnie za walutę u tego sprzedawczyka potiona, także wiele innych ciekawych rzeczy, które mogą Was zainteresować. Następną ciekawą rzeczą, którą spotkamy w tym dodatku, to Realm Walker po angielsku, a po polsku niech to będzie tułacz. Teleportujemy się w takie miejsce i razem z grupą psychopatów ubijamy, podążamy za tym tułaczem, on co jakiś czas będzie wyrzucał moby, gobliny, sporo sprzętu idzie na tym zrobić. Kiedy będziemy go klepać, w pewnym momencie jego pasek, bo on jest nieśmiertelny, co nie, będzie możliwy do zbicia. Wyrzuci po sobie portal, do którego wejdziemy. W tym portalu będzie kraina labiryncik, w którym będą moby, elitki, a także skrzynki. Miejcie oczy otwarte, ponieważ te skrzynki potrafią być nieźle ukryte, a czasami może z nich wypaść coś ciekawego. Bądźcie wyczuleni na skrzynki, gobliny i elity. Może wypaść naprawdę niezły sprzęt. Podczas eksploracji trafimy też tutaj na portale. Nie bójcie się przez nie przechodzić. W jednym z nich będą skrzynki, a w drugim będzie event. Po zniszczeniu fal mobów wypadną wam skrzynki. Te moby bijemy na czas. Im więcej ich ubijemy, tym więcej skrzyneczek. Tutaj zdropimy opale. Wróćmy do miejsca, z którego przyszliśmy. Zwiedźmy jeszcze raz. Zobaczmy, czy nie ma tych skrzyneczek, czy nie ma jakichś, o tak jak tutaj, czy nie ma jakichś mobów dodatkowych do ubicia. To wszystko jest sprzęt, który się przyda. Podczas biegania po mapie i wykonywaniu różnych czynności, aktywności, mogą wypadać wam runa. Nie zamieniajcie ich, chyba że naprawdę macie mega wielką nadwyżkę. One się przydadzą do stworzenia Uber Unikatu. Żeby stworzyć Uber Unikata u Złotnika, potrzebujemy trzech różnych rodzajów run, każda w ilości 6, a także sparków, czyli iskier. Te iskry są mega rzadkie, można je zdobyć podczas rozkładania Uber przedmiotów u Kowala. Na stronce możemy zobaczyć, jakie są potrzebne runa do jakiego przedmiotu. Następną ważną rzeczą to tempering i masterworking. Masterworking to podniesienie poziomu danego przedmiotu o level wyżej. Potrzebujemy do tego obducytu. Jest też tempering. Tempering jest ograniczony. Można zakląć przedmiot tylko kilka razy. Doda nam on dodatkowe umiejętności do naszego przedmiotu. Żeby zdobyć obducyt, możemy się udać w dwa miejsca. Obducyt i różne ciekawe inne rzeczy są potrzebne do tego masterworkingu. Jednym z tych miejsc są dungeony, które możemy otworzyć dzięki sygilom, a także infernalne hordy. Ja sobie infernalne hordy odpuściłem, bo nie dawałem tam rady. Zdecydowałem się na robienie dungeonów, w których
uzyskałem nie dość, że obducyt, to jeszcze wszystkie inne składniki, które są mi potrzebne do właśnie tego masterworkingu. Lecą tutaj przedmioty, które można rozkładać. A także dodatkowe sigile, dodatkowe otwarcie na kolejne dungeonki. Oprócz tego też materiały na uberbossy. Więc win-win dla mnie, tak? Ja wybrałem dungeonki. Doskonałym źródłem doświadczenia jest także drzewo szeptów. Podczas biegania po mapie znajdziecie takie ciekawe, fioletowo-czerwone ikonki, czasami można zrobić dungeona. I to nam da progres właśnie do tego drzewka szeptu. U niego lecą także potrzebne rzeczy do masterworkingu. Jak widzicie, sprzęt do przyzywania uberbossów. Naprawdę bardzo, bardzo dobre miejsce. Jeżeli będziemy mieli bardzo dużo oboli, pamiętajmy o tym, żeby go upłynniać błyskawicznie. Jak widzicie, leci sprzęt. Może się trafić naprawdę coś ciekawego, co można sprzedać, albo się wymienić, albo i używać. Warto jest też sprawdzać nasz progres renomy. Podczas jedzenia opali będziemy dostawać punkciki takie zielone, które będą wbijać nam renomę właśnie u wilków, które były w zeszłym sezonie. A tam są skrzynki, które się przydadzą. Nie zapominajmy o naszych pomocnikach. Warto jest zawsze odwiedzić to miejsce, do którego się przeteleportowałem. Jest tutaj handlarz, a także pomocnicy. Żeby zdobyć te monetki, musimy ekspić pomocników. Każdy pomocnik ma też swoje skille. Warto wejść na stronkę, żeby sobie pomóc, żeby te skille porozkładać. Można mieć dwóch pomocników. Jeden pomocnik, ja o tym nie wiedziałem, biegałem z jednym. Jeden pomocnik biega zawsze przy was, a drugi czasami wyskakuje i wam pomaga. Jak widzicie, tutaj było drzewko. Podczas wypełniania tego drzewka dostajemy skrzyneczki, tam są też monetki. Na stronce, na max rolu, będziecie mieli opisane, jakie skille są najbardziej korzystne do waszego drzewka, z którego korzystacie. Mega przydatna wiedza. Następnym fajnym trikiem, o którym chciałbym wam powiedzieć, to Helltide. Jeżeli nie dajecie rady na wyższych poziomach, cofnijcie się na niższy. I naprawdę jest to mega super. Zbieracie tych popiołków, te moby są na strzała. Może jest ich troszeczkę mniej, może w mniejszych grupkach, ale będzie wam lżej to wszystko nazbierać. Popiołki i otwieranie skrzynek to mega dobre źródełko itemków, składników na masterworking i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy już czas będzie dobiegał końca, będziemy mieli gdzieś tak z 15, możecie sobie nawet dać więcej czasu, 20 minut, zależy od tego, ile tych popiołków nazbieracie. Wracamy z powrotem do miasta. Zmieniamy z powrotem na czwarty poziom i lecimy z powrotem na Helltide. Lecimy z powrotem na Helltide po to, żeby otwierać skrzynki. Te popiołki zostają w waszym ekwipunku po zmianie poziomu trudności. I to wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Może i niektórzy wiedzieli o tym. Jak powiedziałem na samym początku, jest to poradnik Noba. Więc wszyscy początkowi gracze, życzę wam miłej rozgrywki. A to jest Duriel, którego niedawno zrobiłem. Miłego dnia, miłego wieczoru. Dla was Wojtas. Yo!